Proszę Państwa, wspaniała Halina Kunicka jest następnym gościem naszego programu. Rozmawiałem, Pani Halinko, z mężem o, może nie tyle o Pani dorobku, bo wiem, że wydała Pani masę płyt. Dzisiaj przypomniała Pani nie wszystkie, niewiele tylko tych pioseneczek. No, nie mogłam wszystkich, bo tak. Wszystkich to byłoby za długo. Tak, ale tak. Ujęła Pani publiczność, Wasze te liryczne. I przy okazji się dowiedziałam, że właśnie tekst do jednej z piosenek napisał małżonek. Tak, i ukrywał się przez wiele lat. Napisał ten tekst pod pseudonimem, kiedyś po prostu. Ten tekst, ta piosenka, chodzi, bo Państwo na pewno nie wiedzą, o co chodzi. Chodzi o piosenkę bardzo znaną i popularną, To były piękne dni. O tak. I po prostu kiedyś go poprosiłam, bo to była tylko angielska wersja, poprosiłam go, żeby napisał mi do tego polski tekst, bo strasznie chodziło o czas, tempo, to chodziło do jakiejś audycji telewizyjnej i on napisał dosłownie w ciągu paru godzin i ja później przez wiele lat tę piosenkę śpiewałam, do tej pory zresztą ją śpiewam, wszyscy ją bardzo lubią, nikt nie wiedział, że jest autorem przeboje. Tego tekstu, wydaje mi się, że całkiem zgrabnego. Czy może Pani powiedzieć, jaki ma Pani dorobek łącznie wszystkich nagrań? Nie, w życiu nie powiem, dlatego że nie wiem. Po prostu nie wiem, czy to błąd, czy nie błąd, ale w każdym razie nie robię żadnej takiej dokumentacji, nie liczę, nie wyliczam. Nie wiem, po prostu wiem, że śpiewałam całą masę piosenek, całą masę koncertów, ale w szczegółach, żebym miała powiedzieć, to nie powiem. Wie Pani, w sklepach muzycznych tutaj w Stanach widzę, są Pani CD, są Pani nagrania. Nie wiem, czy to są pirackie, czy oryginalne, ale jest ich, zauważyłem, 3 różne, a wie Pani, na każdym CD jest sporo tego. To są pirackie prawdopodobnie. To może tak jedną kupię i wyślę, może dojdziemy, kto to robi. Właśnie, to jest taki w tej chwili bardzo wielki problem, który jest prawdopodobnie na całym świecie, ale u nas w Polsce w szczególności nie są w stanie sobie poradzić nasi ludzie, którzy ustanawiają prawo w tej dziedzinie. Także wiem, że wszyscy wykonawcy. Ja teraz ostatnio się dowiedziałam właśnie też, że gdzieś po jakichś bazarach, po jakichś gdzieś miejscach są kilka nowych jakichś moich zestawów tych piosenek. Jest to okradanie Waszej twórczości, no przykre. No, tak, co zrobić? No, na razie nie jesteśmy w stanie nic poradzić. Pani Halinko, co w planach? Jaka przyszłość? Przyszłość fantastyczna. Ja jestem urodzoną optymistką i zawsze patrzę z pełną radością, z pełną nadzieją. Może Pani zdradzi znak, zodiak? Wodnik, cudowny znak, proszę Państwa, wodnik. I przyszłość, no więc przyszłość, aha, jeszcze muszę powiedzieć, bo nie wiem, czy mąż o tym mówił, że ja, mój syn ożenił się z bardzo cudowną, wspaniałą dziewczyną, która jest piosenkarką, Anna Maria Jopek się nazywa. Znamy ją, tak. Tak, i pięknie śpiewa. I mają cudownego zupełnie synka, który ma na imię Franek i który jest moją wielką, wielką miłością i wielką przyszłością. I w tej chwili rzeczywiście sama sobie zdaję z tego sprawę, że troszeczkę zwariowałam na jego punkcie. Gratuluję Pani Halinko, ja jestem dziadkiem od 3 lat, ale ja mam wnuczkę. Ja mam wnuczkę. No, tak. No cóż, tak. Tej formy. Głos ma Pani ten sam jak przed laty. Miło mi. A wie Pani, co ja go słyszę? Mi się zdaje, że nawet lepszy. Już lepiej mi się śpiewa niż kiedyś. Pani Halinko, tyle jestem już tu za granicą, ale usłyszałem kiedyś orkiestrę dętą, gdzie po prostu była parada Płaskiego i mi się skojarzyła Pani piosenka. No możliwe. Po tylu latach, orkiestry dęte, która jest rytmiczna, inne z kolei tak. Pani śpiewa takie liryczne, takie tak. Delikatne, kameralne. No, tak, no muszą być różne piosenki. Zawsze dbałam o to, żeby mieć zróżnicowany repertuar, żeby było coś takiego dla ludzi, którzy lubią żywiołowe, rytmiczne, pogodne, radosne piosenki oraz dla takich, którzy lubią się odrobinę zastanowić, wzruszyć, jakoś tak przez chwilę znaleźć w innym świecie. A które są dla Pani bliższe sercu? Te melancholijne, czy takie marszowe, szybkie? Marszowych, szybkich specjalnie nie śpiewam takich piosenek. Zazwyczaj zależy mi zawsze na tym, żeby nie wyśpiewywać od tak sobie byle czego, tylko żeby móc coś, żeby coś było albo literacko, żeby były ciekawe, interesujące te piosenki, albo żeby miały jakąś treść, jakiś sens, jakąś anegdotę, jakąś historyjkę, albo żeby były zabawne. Sporo teraz śpiewam piosenek kabaretowych, takich aktorskich. Lubię tego typu piosenki, żeby nie były odśpiewywane. O.
Tak, właśnie, bo treść jest istotna. Nie? I właśnie w związku z tym mam pytanie, czy korzystała Pani z tekstów Osieckiej? Ach, bardzo dużo. Agnieszka Osiecka napisała wszystkie moje największe przyboje. Gwiazda Miłości, Czumbala, Lajka, Z Cyganką Ślubu nie bierzcie, Od nocy do nocy, Wals z filmu Noce i dnie. Wszystko to są teksty Agnieszki Osieckiej. Tak, Agnieszki już nie ma. Wielka strata dla kultury polskiej. Wielka. Pani Halinko, zdrówko Pani ma, głosik ten sam, świetnie się Pani trzyma. Czegoż Pani życzę? Do zobaczenia. Niech nam Pani śpiewa jeszcze długo. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. A Państwa pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco. Było mi miło być tutaj. Czyli uważam, że na zakończenie, że publiczność przyjęła Panią świetnie. Fantastycznie, naprawdę wspaniale. Będziemy długo wspominać wszyscy, bo wszyscy koledzy przychodzą tutaj do garderoby i są zachwyceni właśnie tutajszą publicznością, co nie jest dla nas niespodzianką, bo nie jesteśmy tutaj pierwszy raz i wiemy i pamiętamy, że zawsze tu publiczność była cudowna.